Ulises Jaroszyński, pisarzem, historykiem, dziennikarzem, aktorem. Mieszkam w Kuritibie, w Brazylii. Ulisesie, powiedz mi, czy Polacy w Brazylii napotykali konflikty z innymi grupami imigrantów? Jeśli tak, to z jakimi jakie były przyczyny tych konfliktów? Tak, byli. Nie taki znany, ale bili. I największy konflikt były z Niemcami, w Kreitiwie na przykład imigrantów z Niemczech przyjechali tutaj, kiedy nie miał Niemiec, kiedy był e, Bawarii, inni e, królestwo, gdzie dzisiaj jest Niemce więcej. Oni przychodzili do kuritibi prawie 7 lata przed Polaków. I oni byli wolszczycią sklepie. Industria. I Polacy wszyscy byli rolnikiem. I pierwsza grupa Imigrantów z Polski, którzy przyjechali do Curitibie, większa fala, nie? Mm. Był takie kolonie nazywane Pilazinho. Ale tam, już mieszkali imigrantów z Niemczech. I był konflikt. I więcej. Wszystko e, przy mocy, że. Polacy mieli na przeciwku, był źródło niemiecki. Z Włoskami nie byli konflikty, chyba, oni byli katolicki, nie więcej. E, w Santa Katarina taki był tak samo, w Rio Grande do Sul. Też największy konfliktem z imigrantów z Polski był przeciwko Niemczech. I z Ukraińcami też coś było, nie? Nie. Tam, e... Dzisiaj, dzisiaj, jest... dzisiaj. Na początku wszyscy byli Polaków. Oni przyjechali tutaj z dokumenci Austriacki, rosyjski. Prusarski, i tam był napisany: Polaków z Austrii, Polaków z Rosji, Polaków z Prusji. Rozumiesz? Uh -huh. I, ale oni te, tutaj mówili: A nie, nie jesteśmy e, rzymskiego katolickiej. Jesteśmy prawosłowiańskie, jesteśmy greckie, ritum grecki i tak dalej. I, i jesteśmy Rusini. <laughs> więc nie jesteśmy Polakami. Na, po, na początku oni mieszkali razem. Więc nie miał konfliktu. Największy konfliktem był z Portugalskich ludzi. portugalski que por rodênha, né, e nem de de e Porto Alegre, e Blumenau. Ali né, me Blumenau. inie miastético blisco Blumenau de atego polacini rodile do Blumenau, do Gaspar, do Joinville, né? Joinville na e Colônia São Francisco, eh, franciscana e dizia Massaranduba, né? me viu centro miasta joinville